zmiany, dlatego że to nie była żadna krytyka rządu, tylko pewna analiza, do której powołany jest minister Kropiwnicki i jego urząd. Dobrze, ale wie pan, chodzi o tą wczorajszą wypowiedź przedstawiającą w nie najpiękniejszych barwach najbliższą przyszłość polskiej gospodarki. Ale czy jednak, jak to się mówi... Nie, panie redaktorze, ja bardzo starannie zapoznałem się z tą wypowiedzią i muszę powiedzieć, że no przecież w generalnych założeniach ta wypowiedź oceniała, że polska gospodarka idzie w dobrym kierunku. No dobrze, panie pośle, ale skoro zachodni inwestorzy zaraz po takiej wypowiedzi zaczynają pozbywać się złotówek, doprowadzając do najniższego kursu złotówki wobec dolara od 2 lat, to znaczy, że jednak potraktowali to jako pewną pesymistyczną wypowiedź. Panie redaktorze, no co do w ogóle sytuacji... Bo zbieżność czasowa jest ewidentna. Ja nie sądzę, aby taka wypowiedź mogła doprowadzić do takiej sytuacji. Ja myślę, że jeżeli chodzi o kwestie kursów, to o tym mówiliśmy już w trakcie debaty budżetowej, że taka sytuacja może nastąpić. Pan mówi, że nie ma takiego prostego związku między tymi dwoma wydarzeniami, to znaczy wypowiedzią pana ministra Kropiwnickiego i spadkiem kursu złotówki, ale proszę powiedzieć, no jest kilka autorytetów w polskiej gospodarce, autorytetów bądź bezwzględnych, bądź ludzi, którzy chcą się uważać za autorytety. I tutaj akurat jest 3-1. I profesor Balcerowicz, i pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, i premier Buzek mówią, że wypowiedź pana Kropiwnickiego była nieodpowiedzialna. Nieodpowiedzialna, ja niewłaściwa, myślę, że szkodliwa. Trzeba byłoby naprawdę tutaj bardzo poważnej analizy tego, co o czym mówił pan minister Kropiwnicki. Ja naprawdę zapoznałem się z tym tekstem i tutaj no, nie mogę znaleźć sformułowań, które by właśnie tą tezę potwierdzały. No, ale to znaczy, że co, że i pan Balcerowicz, i pani Gronkiewicz, ja i pan Buzek nie zapoznali się z tymi wypowiedziami? To już jest kwestia oceny już politycznej tego i pewnych wniosków, które z tego ewentualnie ktoś może wyciągnąć. A czy pana zdaniem presja właśnie tych trzech autorytetów z premierem rządu włącznie doprowadzi do dymisji ministra Kropiwnickiego? Ja myślę, że no, taka sytuacja nie może mieć miejsca. W każdym razie my nie chcemy w ogóle przyjąć do wiadomości takiego scenariusza. Ale dlaczego ZHN nie przyjmuje do wiadomości tego, że no, minister Kropiwnicki może się mylić? Dlatego, że minister Kropiwnicki jest powołany do tego, on i jego urząd, właśnie do takiej analizy. I sądzę, że jeżeli są jakieś zagrożenia, to nie można właśnie o to zaklinać pewnej rzeczywistości, tylko trzeba o tym mówić. Znaczy, rząd nie powinien mówić jednym głosem właśnie. To samo powinno dotyczyć pewnych założeń makroekonomicznych. Myśmy zwracali na to uwagę, że są jakieś istotne napięcia w trakcie debaty budżetowej. Bo to jest nawet istotniejsze niż to, co dziś tak elektryzuje media i które oczywiście jest bardzo ważne dla przeciętnego obywatela Polski, więc kwestie podatków i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nie uważa pan, że niezależnie od tego, co się stanie z ministrem Kropiwnickim, że to ciągłe przerzucanie się pesymizmem i optymizmem, wszystko jedno z której strony, pomiędzy ministrem Balcerowiczem i ministrem Kropiwnickim, no sugeruje, że coś w rządzie, jeśli chodzi o politykę informacyjną na temat gospodarki, jest nie tak? Ja bym to tak ewentualnie jakoś skomentował, że oczywiście w wypowiedzi ministra Kropiwnickiego nie znajduje tego, o czym pan mówi, że tu nie ma jakiejś takiej przerzucania się właśnie pesymizmem czy optymizmem, jest pewna analiza. Natomiast co do tego, czy rząd ma mówić jednym głosem, no to ja chciałem zwrócić uwagę, że pan wicepremier Balcerowicz no już po tej umowie, tak zwanym aneksie, no też dystansował się wobec polityki rządu. Myślę tu o kwestiach związanych z problemem górniczym. Jeszcze zaraz przejdziemy właśnie do kwestii tego, jak te dzisiejsze wypowiedzi mają się do aneksu, do umowy koalicyjnej, ale proszę powiedzieć, niech pan sobie wyobrazi, że pan jest takim potężnym biznesmenem gdzieś na Zachodzie i nagle z ust polskiego ministra słyszy pan coś takiego, że inflacja na koniec tego roku będzie wyższa od inflacji na koniec roku ubiegłego. No wrzuca pan pieniądze w taki kraj? Panie redaktorze, ja myślę, że biznesmeni przede wszystkim oczekują na pewno pewnej stabilizacji, ale jak sądzę, bardzo istotna jest jakaś bardzo realna wiedza. Oczywiście można taki jakiś tutaj związek
stworzyć między, między taką wypowiedzią a taką reakcją. Ale no, jeszcze raz podkreślam, w całości ta wypowiedź raczej powinna nastrajać inwestorów zachodnich pozytywnie. Czekamy na... Powinna, bowiem ta wypowiedź wskazywała na to, że polska gospodarka wychodzi z pewnej dekoniunktury, prawda, że pewne procesy przebiegają bardzo dobrze i że będziemy mieli do czynienia ze znacznie lepszą w przyszłym roku sytuacją gospodarczą. Pan mówił o stabilizacji. Stabilizacja to także system podatkowy. Tymczasem już wiadomo, że nie uda się zrealizować tych wszystkich prac nad nowymi ustawami podatkowymi, które proponowało Ministerstwo Finansów. Proszę powiedzieć, czy akcji wyborczej Solidarność nie zależy na uchwaleniu reformy podatkowej? No, bo minister Balcerowicz dosyć jednoznacznie zrzuca tę winę na was. Dzisiaj rzeczywiście zapoznaliśmy się w gronie kolegów z listem pana wicepremiera Balcerowicza. Tam była mowa no, niemal o jakimś sabotowaniu, o jakimś włoskim strajku i tak dalej. Ja myślę, że z tą tezą absolutnie nie możemy się zgodzić. No, ona byłaby wręcz absurdalna. Ja myślę, że komisja, kiedy pracowała nad tak obszernym materiałem, bo pamiętajmy, że podatek od osób fizycznych, na którym w tej chwili pracuje komisja, musi być skorelowany z całym systemem podatkowym, z podatkami od osób fizycznych i tak dalej, i tak dalej. Ale nie możemy robić tego tak na prędce. Nie możemy dopuścić do jakichś istotnych pomyłek, do sytuacji, która no, nawiązywałaby do właśnie sławetnych darowizn sprzed paru lat. Ale nie może, czy taki pomysł, nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której mogłoby dojść do tego, że budżet straciłby na tym. Czy taki pomysł, że tak naprawdę najważniejsze przepisy tej nowej ustawy podatkowej będą uchwalane po prostu przez cały Sejm, bo komisja już nie zdąży. Czy to nie jest takie miejsce właśnie, gdzie mogą się zdarzyć rozmaite kiksy, które będą owocować wielomiliardowymi stratami? Ja nie sądzę, aby tak miało być. Ja myślę, że tutaj możemy dojść do jeszcze do porozumienia. Jest szansa na uchwalenie tych podatków, ale sądzę, że powinniśmy się skupić nad rzeczami najistotniejszymi. A proszę powiedzieć, czy pana zdaniem nie jest jakimś sygnałem o no, rozpaczliwej sytuacji, tej, jeśli chodzi o pracę tej komisji, fakt, że jej przewodniczący, pan Goryszewski, już nawet z SLD, czyli samym diabłem paktuje, żeby te ustawy podatkowe jakoś przez Sejm przepchnąć. Z SLD, które do tej pory no, podkopywało tą reformę podatkową. Ja bym skomentował to w ten sposób, że o ile wiem, rozmowy z posłami SLD z Komisji Finansów Publicznych dotyczyły bardziej kwestii formalnych, dotyczyły sposobu pracy, dalszego terminarza i tak dalej. Czekamy do 2 listopada, tyle jest czasu. Myślę, że tak i sądzę, że tutaj będziemy w stanie tą sprawę jednak pozytywnie załatwić. I wtedy będziemy prawdopodobnie widzieli, jakie w przyszłym roku zapłacimy podatki. Tak, nie ma nigdy żadnej próżni. Ja myślę, że nie trzeba się tego obawiać. Dziękuję panu serdecznie, dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był pan poseł Tomasz Szyszko z Akcji Wyborczej Solidarność i Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego Zarazem, a jednocześnie członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dobranoc.